Cześć, tu mówię, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was świeżutką premierę Xiaomi Redmi 5A. Jest to następca dobrze znanego w Polsce 4A. Czy zaszły jakieś zmiany, czy warto go kupić? To dowiecie się właśnie z tego filmu. Na początku od razu powiem, nie, zmian praktycznie nie ma. Zwróć poza jedną, czyli zmianą obudowy. W tej chwili mamy metalową obudowę, ale najprawdopodobniej górny i dolny pasek są plastikowe. Co do specyfikacji, niestety nie ruszyło się nic. Jest to po prostu najgorsza zmiana modelowa, jaką widziałem w Xiaomi. Takiego numeru jeszcze nikt nie odstawił, chociaż poza zmianą Mi Note 2 na Mi Note 3, gdzie wstawiono gorszy procesor, dając większą cenę od flagowca. Bo tam mieliśmy 821 w Note 2, a w nowym Note 3 dostaliśmy Snapdragona 660, który jest kilkadziesiąt procent od niego wolniejszy. Wracajmy do naszego Redmi 5A. Mamy tutaj Snapdragona 425, Adreno 308, Snapdragon z częstotliwości 1,4 GHz. Wymiary zostały praktycznie niezmienione, jedynie zmiana obudowy i zmiana designu spowodowała delikatne ruchy w milimetrach. Dosłownie w milimetrach. Co tutaj mamy dalej? Mamy dwa aparaty, czyli 13 megapikseli, 5 megapikseli, 13 megapikselowy jasność 2,2, 5 megapikselowy przedni jasność 2,0. Nagrywania filmów w 4K nadal nie ma, mamy tutaj tylko Full HD. Natomiast wiem, mówimy cały czas o smartfonie budżetowym, którego cena zmieści się w granicach 100 euro. Niestety w Polsce na pewno będzie to w granicach 600 zł. Jeżeli macie teraz 4A, to na pewno nie ma sensu wymieniać go na 5A, dlatego że jest praktycznie to samo. Jakie jeszcze są zmiany? No najbardziej chamska zmiana, jaką producent może zrobić, czyli wprowadzenie nowszego Androida 7.1 z nakładką MIUI 9, który nie jest dostępny obecnie w Redmi 4A i pewnie w ogóle nie będzie dostępny. Czyli jak kupicie 4A, zostaniecie z Androidem 6 już po wsze czasy i nic się tu nie zmienia. Natomiast jeżeli kupicie sobie 5A, dostaniecie Androida 7, ale 8, która już w tej chwili jest na rynku, pewnie nigdy też nie zobaczycie. Może ją dopiero zobaczycie w modelu 6A. Xiaomi tutaj po prostu olewa swoich użytkowników dotychczasowych, przynajmniej jeżeli chodzi o smartfony budżetowe, a nastawione jest na pozyskiwanie nowych użytkowników, nie dbając o starych. Mamy tutaj w tym modelu trzy wersje kolorystyczne: jest to szara, jest to złota i złoto-różowa. Niestety nie dostaliśmy wersji czarnej. Prawdopodobnie będzie dostępna w zwykłej wersji piątki bez literki A. Moim zdaniem to właśnie czarna obudowa, która jest w Redmi 5X, jest najfajniejszą obudową, którą posiada w tej chwili Xiaomi. Podsumowując, na plus metalowa obudowa i nowy Android, chociaż nie najnowszy, 7.1 z MIUI 9. Minusy? W tej cenie nie ma żadnych minusów, tak? Jest to rewelacyjny smartfon za rewelacyjne pieniądze i tak to trzeba postrzegać. Możecie sobie zobaczyć, jak 4A plasuje się w moim top do 600 zł, który niedawno opublikowałem. Dzięki za uwagę. Jeżeli lubicie moje filmy, to oczywiście lajkujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to subujcie. Do usłyszenia.